Nie ta strona. No, Dzień cześć. dobry, dzień dobry. Przyznaję się bez bicia, opóźnienie przeze mnie, bo nie pomalowałam ust. Ja już wchodzę na live, a Maria jeszcze maluje usta i jeszcze się w dodatku rozmazała. No. Oj, tego już mogłaś nie mówić. Mogłam puścić to na żywo. Dzień dobry, kochani. Dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. Bo my, słuchajcie, Usta. tak się żeśmy zagadały w tym temacie, o którym chcemy wam za chwilę opowiedzieć, tak żeśmy po prostu tutaj wymyślały, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, tworzyłyśmy banery na dzisiejszą prezentację, że prawie przegapiłyśmy, że już dziesiąta. A jak tam Bo właśnie temat jest powiem? tak ekscytujący. Co robić, kiedy nieruchomości nie sprzedaje, bo to jest faktycznie ekscytujące. Jestem ciekawa, kogo to interesuje. Dajcie znaka na czacie. A ja jeszcze a propos nieprzegapiania godziny startu, zapytam, czy ktoś ustawił sobie przypominajkę SMS o starcie live'a naszego. Ciekawa jestem, czy skorzystaliście z tej funkcji. To może też no warto właśnie. powiedzieć, że istnieje taka możliwość. Tak, jak wejdziecie. No już... dobra, to już mów, nie wcinam ci się. Nie, spoko, spoko, mów, a ja wklejam linka. Dobra, to wkleję linka. Tak, jak się zapiszecie na tej stronie, na którą Maria teraz podaje, można tam podać numer telefonu i wtedy wysyłamy SMS-y z przypomnieniem. Marta, przypominajka, jest, git. Super sprawa, Kasia napisała, tak, że jest ten live. Ja myślę, że te SMS-y są naprawdę ekstra, naprawdę nie wykorzystujemy waszych numerów telefonów do niczego innego, tylko do tego, żebyście po prostu pamiętali, że za chwilę możecie się z nami spotkać, a to przecież jest dobry SMS. Cudownie, cudownie, kochani. Kilka osób pisze, że przypominajki są super, no to ekstra, bardzo się cieszymy. Słuchajcie, to do konkretów, bo mieścimy się w godzinie i już się mamy tyle banerów, że już się zaczynam obawiać, że tak powiem, że damy radę. W międzyczasie widzę, że się zbieracie. Poproszę jeszcze was w międzyczasie o to, bo będziemy dzisiaj mówić o ważnym temacie. Będziemy mówić o tym, co robić, żeby sprzedać skutecznie nieruchomość. Więc jeżeli uważacie, że to może się komuś przydać, z waszych znajomych, z osób, z którymi gdzieś tam współpracujecie, to bardzo, 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 bardzo proszę, udostępnij. Udostępnij, bo myślę, że to faktycznie będzie dużo wartościowych wiadomości dla wielu osób. Myślę, że to jest w ogóle trochę może taki trochę kij w mrowisku włożymy i pewnie to będzie w ogóle temat, który jeszcze będzie w nas pracować długo. Ale jest to, myślę, że fajny wstęp do tego, żeby otworzyć tę dyskusję. Więc dostałyśmy takie zapytanie od jednej z uczestniczek poprzedniego naszego live'a, zdaje się, trochę w innym kontekście, ale mniej więcej puenta była taka, czy pora zmienić podejście do sprzedaży w obliczu tej sytuacji? I zanim odpowiemy, jestem ciekawa, czy wy tutaj z nami, co jesteście na żywo, czujecie, że sytuacja się zmieniła i czy już zmieniliście swoje podejście do sprzedaży waszych nieruchomości? Dorota pisze, że miała SMS-a z przypomnieniem. Przydał się, jak widać, bo jest na czas. Jakby się ktoś jeszcze zastanawiał, to możecie tutaj właśnie sobie takiego SMS-a się zapisując, podając swój numer telefonu, zapewnić sobie taką przypominajkę. Ania pisze, mam nieruchomość na wyłączność i nic. Masz na myśli, Ania, że się nie sprzedaje, rozumiem, tak? Czujecie, że się zmieniło. Gosia pisze, tak, mam mało zapytań o ofertę. A napiszcie dziewczyny jeszcze, skąd jesteście, z jakich miast, bo też chciałabym, żebyśmy sobie tutaj stworzyli taki obraz, że to, jeżeli ktoś ma taką sytuację, że ma mało zapytań, albo że się nic nie dzieje, albo i tak dalej, i myśli, że może to coś u niego jest nie tak, to chciałabym, żebyśmy tutaj sobie się wspólnie wszyscy pocieszyli, że nie jesteśmy sami. Ania pisze, zero telefonu. Tak, bo myślę, że to jest Gdańsk. Kto jeszcze ma podobną sytuację z innych miast? Dajcie znać.
Anita również Trójmiasta. Ktoś tu pisze z Redy, bardzo mało zapytań. Warszawa, mam ofertę na mieszkanie Bemowo, cena za metr poniżej 9 tysięcy i nic. Uwaga, to chyba jest dobra cena, co? 9 tysięcy, tak by się wydawało w obliczu dzisiejszych czasach. Warszawa, dobra, co jeszcze? Kto jeszcze? Jakie macie sytuacje? Pocieszmy się nawzajem. Tak, kolejna Warszawa. Olsztyn. Spokój, tylko siedliska. O, jak coś jest z YouTube'a. Ewelina z YouTube'a. To jest Ewelina. Jak ja lubię naszych słuchaczy na YouTubie, bo to znaczy, że YouTube też działa. Super. Właśnie zastanawiałam się, jak dalej ugryźć temat, bo 2 miesięcy sprzedaję mieszkanie w bloku na rynku wtórnym na Suchaninie i nic, czyli to jest Gdańsk. Rozumiem to. Głogów. Tylko oferty okazyjne, w innych przypadkach telefon milczy. Kasia pisze. Ja mam mieszane uczucia. W bardzo dobrej lokalizacji w Warszawie jest ruch, duży ruch. Gotówkowi klienci walczyli, licytowali się. Jedna nieruchomość nie sprzedaje mi się od 3 miesięcy, ale to już gorsza dzielnica. I to jest w ogóle bardzo fajne spostrzeżenie, Kasia. Ciśnienie o tempo sprzedaży ze strony klienta. No rozumiem. Mam podobnie teraz akurat z jedną ofertą. U mnie też niewiele zapytań. Wrocław, 7,5 tysiąca za metr. No. Następny komentarz podświetl. Aneta pisze do Gosi, prześlij mi ofertę. I to jest duch pośrednictwa. Nie. Tak jest. Mam domy i działki i nie ma zapytań. Ania, napisz jeszcze skąd jesteś. Nie wiem, czy już pisałaś, czy nie. Słuchajcie, już się tutaj pocieszyliśmy, że nie tylko my jesteśmy, że jest więcej innych osób, które mają ten sam ból. To teraz podyskutujmy o tym, jak to rozwiązać. Ale najpierw właśnie, bo pytanie było, czy pora zmienić podejście do sprzedaży. Więc odpowiedź brzmi, tak, zdecydowanie, my już to zrobiłyśmy. No bo, zobaczcie, po ostatnim kwartale zeszłego roku, który po prostu był napędzany też inwestycjami, przyszedł pierwszy kwartał, gdzie tak, styczeń był słaby. W lutym przyszła wojna i też był przestój. Potem zaczęły jeszcze bardziej galopować podwyżki stóp procentowych i się wykruszyli klienci kredytowi. Więc generalnie to nie jest tak, że coś spadło z nieba. To już trwa. Także my już generalnie działamy, kombinujemy, staramy się coś tam, wiecie, wymyślić już od stycznia. Także trochę mamy przemyśleń na ten temat. Dokładnie. Więc pytanie, co robić, kiedy nieruchomość się nie sprzedaje? Myślę, żeby trzeba było sobie w ogóle zacząć, bo to jest pytanie takie z jednej strony o to, co konkretnie mam zrobić, żeby pchnąć naszą ofertę, a drugie jakby część tego pytania postrzegamy to, co zrobić w ogóle my jako agenci nieruchomości, jak mamy na tym rynku funkcjonować, żeby przetrwać i jak mamy po prostu, bo to, że rynek się wyhamował i się nie sprzedaje, to jest rzecz naturalna, słuchajcie. To nie jest nic nadzwyczajnego. Każdy to wie i każdy trąbi o tej sinusoidzie, że jest raz na górze, raz na dole i tak dalej, i tak dalej. I my wszyscy niby wiemy, tylko za każdym razem, jak ten rynek się już tak rozgrzeje, że już po prostu pędzi pod tą górkę i raptownie przychodzi to zwolnienie, to jest taki szok. To jest taki szok i wow, oh my god, Kasia pisze, 3 miesiące mi się nieruchomość nie sprzedaje. O matko, katastrofa, nie? Więc zanim opowiemy Wam o konkretnych sposobach na to, co zrobić z tą ofertą, żeby móc ją, że tak powiem, trochę podkręcić, zastanówmy się w ogóle, jaką przyjąć strategię pozysku i jak w ogóle budować nasze portfolio w tych naszych, że tak powiem, agencjach nieruchomości, żeby faktycznie nadal mieć tą płynność i żeby fakt zwolnienia na rynku w jakiś sposób nas no, nie frustrował, nie demotywował i nie powodował, że już biegniemy na etat. Czyli tak, strategię pozysku z jednej strony, jeżeli chodzi o oferty jako agenci czy agencje nieruchomości,
ale też myślę, to jest aktualne pytanie dla fliperów, którzy zastanawiają się, jak budować swoje portfolio inwestycyjne. Tak. Generalnie na końcu chodzi o to, żeby sprzedać nieruchomość, niezależnie od tego, czy działa się w imieniu własnym, czy właściciela. Więc jak myślę o strategii pozysku do naszego portfolio w agencji, czy nawet do strategii pozysku nieruchomości jako do flipowania, w ogóle są jacyś fliperzy z nami tutaj na tym, dajcie znać, czy tylko pośrednicy, czy też są fliperzy. Czy są osoby, które inwestują i po prostu borykają się z tym samym problemem, nie mogą swoich nieruchomości sprzedać. Dajcie znać, bo nie wiem, na ile mamy się do tego odnosić. Czy są tutaj takie osoby z nami? Bo to jest też pytanie o to, jakie nieruchomości kupować, żeby je sprzedać. Dominika pisze, że flipuje. Super. Bo to jest też pytanie, które da, jeżeli się dobrze nad tym zastanowimy, to znajdziemy też odpowiedź teraz do inwestorów, mówię, co zrobić, by z flipa nie zrobił się flap. Czyli jaką strategię pozysku przyjąć w kwestii właśnie pozyskiwania nieruchomości, czy do biura, do sprzedaży, czy po prostu do zrobienia remontu i od sprzedaży dalszej tej nieruchomości. Więc naturalnie idąc za tym tokiem myślenia, pojawia się kolejne pytanie. Czy w takim razie, jeżeli widzimy, że sytuacja jest na rynku, już sobie określiliśmy, że jest różna, czy koncentrować się na określonym typie nieruchomości i czy w ogóle jest coś takiego jak chodliwe nieruchomości w tej chwili? I na tym bym się chwilkę skupiła i jestem ciekawa też, co wy myślicie. Oj, mamy tu kilka osób, które flipują, więc dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia. Trochę już... Was chodliwe nieruchomości. Trochę na to pytanie tak naprawdę odpowiedziała Kasia, podświetlę ten jej komentarz jeszcze, która napisała, że mam mieszane uczucia. W bardzo dobrej lokalizacji w Warszawie jest ruch. W bardzo dobrej lokalizacji w Warszawie jest duży ruch. Duży ruch gotówkowi klienci walczyli i licytowali się. Ale jedna jej nieruchomość się nie sprzedaje od miesięcy, ale to już gorsza dzielnica. Więc trochę tutaj mamy tak naprawdę odpowiedzi na temat tej kwestii chodliwości nieruchomości. Czyli lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. I tutaj, tak jak zresztą mówiłyśmy na poprzednim naszym live'ie, więc proponuję też do niego wrócić, jeżeli ktoś go nie odsłuchiwał. Musimy zwracać uwagę na to, gdzie kupują klienci, którzy są tacy na granicy zdolności kredytowej lub ją właśnie stracili. To są właśnie takie dzielnice sypialniane. I to jest fakt, że tam, gdzie jest taki target klienta, grupa docelowa, to może być obiektywnie trudniej. Natomiast nie jest też powiedziane, że się nie da. Tak. Bo pytanie jest, które warto sobie zadać, czy w agencji nieruchomości jest sens koncentrować się na określonym typie nieruchomości. I myślę, że trochę tu będą różne odpowiedzi w stosunku do osób, które inwestują, a w stosunku do osób, które prowadzą agencję nieruchomości, bo o ile jesteś fliperem i chcesz pozyskiwać nieruchomości swojego portfolio i dalej je odsprzedawać, no to tutaj zdecydowanie trzeba bardzo mocno przeanalizować swój rynek i zastanowić się, co teraz będzie chodliwe. Chodliwe będą na pewno nieruchomości, które mają bardzo szeroki, ja to mówię, target, że tak powiem, klientów, ale tak może ładniej to wygląda. Na pewno chodliwe będą nieruchomości, które mają szeroką grupę docelową, czyli to są nieruchomości i dobre na wynajem, i dla studentów, i dla jakiejś tam rodziny z dzieckiem, w dobrej lokalizacji, skomunikowane, gdzieś w centrum miasta. To będą nieruchomości, które są dobre dla osób, które kupują właśnie za gotówkę w celach inwestycyjnych. Więc tutaj ta lokalizacja, że tak powiem, wchodzi w grę i na pewno wszystkie nieruchomości, które po głębszej analizie stwierdzimy, że to jest dobre, że klientem docelowym jest klient, który ma gotówkę,
zdecydowanie szybciej będą się sprzedawać, tak? I w przypadku fliperów jest to bardzo ważne. Natomiast w przypadku agencji, ja bym tutaj troszeczkę to zastanawiała. Oczywiście, że super jest mieć takie chodliwe nieruchomości, ale to nawet na górce będąc, było super mieć takie mieszkanka, wiecie, nieduże właśnie, które kupowali fliperzy, nie? I szybko schodziły, że to po prostu jeszcze nawet nie wywiesisz ogłoszenia, a już masz 5 klientów na tą nieruchomość. I to było zawsze super. I o takie nieruchomości zawsze do pozyskania w agencji nieruchomości było najtrudniej. Natomiast prawda jest taka, że fakt spowolnienia rynku nie jest jednoznaczny z tym, że w ogóle przestaną się, że tak powiem, nieruchomości w innych jakby segmentach sprzedawać. I w agencji nieruchomości jednak powinniśmy dbać o to, żeby mieć jakiś taki trochę przekrój tych nieruchomości, a w kontekście, że tak powiem, obecnej sytuacji, no pytanie takie odwieczne, ilość czy jakość, jest kluczowe, bo tutaj niestety, tak jak do tej pory przy takim szybkim rynku mogliśmy sobie pozwolić na takie bardzo bieżące schodzenie jednej oferty, pozyskiwanie, przygotowanie, schodzenie itd., itd., tak w przypadku, kiedy rynek wyhamowuje, musimy to portfolio nieco rozszerzyć, co nie oznacza, że mamy schodzić z jakości tych ofert. Tak, i to jest coś, co bardzo byśmy chciały podkreślić. Promując wysokojakościowe pośrednictwo, proponujemy nie wybór pomiędzy jednym a drugim, tylko ogarnięcie procesów w agencji w taki sposób, żeby nie schodząc z jakości, powiększać ilość tak, żeby mieć, jak to Marta mówi, więcej zup na kilku palnikach, które będą się gotowały, każda będzie nabierała smaku i gdy będzie czas, to po prostu z tych palników zejdą i przygotowujemy sobie kolejne, żeby weszły. Natomiast fakt, że sami odczujecie, czyli jeżeli w głowie sobie zakładaliście, że mając X ofert jesteście w stanie je obsłużyć, to teraz będzie warto sobie zdjąć tą blokadę mentalną, że przyjmę więcej ofert, bo i tak część z nich, gdy zautomatyzuję procesy typu ustawię automatyczne promowania i tak dalej, to po prostu będę w stanie obsługiwać większą liczbę ofert, bo one nie będą już tak szybko schodziły. Co ma też swoje plusy, bo patrząc na to portfolio, potencjalni klienci będą widzieć, jaka jest jakość ofert, które przygotowujecie. W moim odczuciu jakość będzie jeszcze ważniejsza w tej chwili, dlatego że jeżeli rynek wyhamowuje, to my musimy naprawdę zrobić wszystko, żeby przyciągnąć jak najwięcej par oczu osób przeglądających portale. Więc ta oferta musi być naprawdę bardzo dobrze przygotowana, żeby po prostu ściągnąć. Ale jak się tak zastanowimy jeszcze nad tą strategią pozysku, to warto sobie zadać pytanie, jakie właśnie te nieruchomości sprzedawać i co dla nas, jeżeli chodzi o agentów nieruchomości, będzie oznaczać chodliwe. I tutaj znowu jest takie rozgraniczenie pomiędzy tym pojęciem w kontekście chodliwe, że szybko sprzedam, ale pomiędzy tym, co ja pozyskuję i tak jakby mam w swoim portfolio jako agent. I tutaj do czego biję? Przede wszystkim biję do współpracy z właścicielem. Moim zdaniem, jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy coś pozyskać do oferty, czy nie, kluczowy jest właściciel. Na ile on jest elastyczny, jeżeli chodzi o kwestie ceny, jeżeli chodzi o kwestie powierzenia tobie i zaufania takiego naprawdę prowadzenia tej, że tak powiem, całej sprzedaży, bo przychodzi czas i już to obserwujemy, jestem pewna, że też to obserwujecie, że faktycznie jest bardzo duży rozjazd pomiędzy cenami portalowymi a cenami realnymi i żeśmy na ostatnim live'ie podawały link do artykułu, w którym były zrobione analizy, że nawet do 23% w niektórych miastach jest różnicy pomiędzy ceną ofertową a ceną transakcyjną, więc to jest naprawdę potężna różnica i pewnie też doświadczamy, więc takich negocjacji, ja teraz też mam na tapecie negocjacje, w której
klient kupujący, gotówkowy, po prostu tak bardzo zawiżnął cenę, że aż zmroziło nas, ale mój właściciel nie powiedział jeszcze kategorycznie nie. Gdzie normalnie w innych, jeszcze z pół roku temu nawet, pewnie w ogóle nie brałby pod uwagę, w ogóle nie rozważałby tej ceny, tej oferty. Nie? I teraz tak, i teraz bardzo dobre jest, teraz wracam do tego, co powiedziała, a nie, właściwie już nie wiem, Maria, czy ty to już powiedziałaś, czy jeszcze nie mówiłaś tego, czy myśmy rozmawiały o tym przed live'em. Już mi się mieszają, ale bo jednym z takich powodów a propos rozmów nad ceną z klientami jest to, że my musimy dążyć w sprzedaży, w procesie sprzedaży do tego, żeby mieć co najmniej dwóch klientów. Tak. I teraz i powiem to właśnie na przykładzie teraz, który mam obecnie, gdzie właśnie mam bardzo zaniżoną ofertę, nie będę mówić tam liczba, bo to się toczy, nie chcę tutaj przytaczać, ale mam ofertę od klienta gotówkowego, mega konkretny, ale jest twardy jak, nie wiem, po prostu mówi tak, właściciel już tyle opuścił, bo właściciel zareagował i opuścił sporo, naprawdę sporo, to opuści więcej. Ja nie muszę kupić. Ja mam gotówkę, ja rządzę i po prostu jest naprawdę, słuchajcie, twardziel, nie? Rolnik. Po prostu konkretnie. I teraz co ja robię? Myślę, muszę mieć drugiego klienta. Tak. Muszę mieć drugiego klienta, żeby tą negocjację jakoś poprowadzić. Wygrzebałam kontakt do pośredniczki, która kiedyś, jakiś czas wcześniej była z klientami, którzy wydawali się być zainteresowani. No i dzwonię do niej, mówię, słuchaj, wróć do tych swoich klientów, bo cena już spadła o tyle i tyle. I wiem, że na tyle i tyle jest gotowy mój klient zejść z tą ceną. Może wrócą do tematu. No i słuchajcie, oni wracają do tematu, więc mam już teraz w końcu dwóch, że tak powiem, negocjujących i mogę tą negocjację jakoś poprowadzić. Jeszcze to się toczy wszystko, więc trzymajcie kciuki. Ale kluczem do tego jest przekonanie naszego właściciela i ta współpraca z właścicielem, że my musimy tą nieruchomość na tyle wycenić atrakcyjnie, żeby mieć tych dwóch co najmniej zainteresowanych klientów, którzy będą chcieli z nami rozmawiać na temat tej nieruchomości i faktycznie będą chcieli ją nabyć. I teraz chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo w opinii chyba 99% właścicieli nieruchomości jest takie myślenie, przecież wystarczy jeden klient. I to jest, słuchajcie, to o czym Marta mówi, to jest dla nich jak przewrót kopernikański, bo my dla zamknięcia negocjacji na jak najwyższym poziomie nie potrzebujemy jednego klienta. My robimy wszystko, żeby pozyskać dwóch klientów, którym będzie zależało i którzy będą gotowi negocjować ze sobą nawzajem w górę. I to jest tak naprawdę minimalny wymóg do dobrych negocjacji. Teraz, skoro mówimy o tym, że jest rozjazd między cenami ofertowymi a sprzedażowymi, że nie potrzebujemy jednego klienta, tylko dwóch przynajmniej, i to gwiazdka przynajmniej, bo im więcej, tym oczywiście lepiej, bo niektórzy pasują w trakcie, no to po co zawyżać tą cenę ofertową? I to są tego typu rozmowy, które jak nigdy dotąd chyba będziemy musieli prowadzić i uświadamiać, bo bez tego nie jesteśmy w stanie uzyskać maksymalnie wysokiej ceny ofertowej. Dokładnie, no i teraz pytanie, jak tych dwóch klientów pozyskać? Jeżeli problem polega na tym, już na tym mówiłam o tym w zeszłym live, ale tak szybciutko przypomnę dla tych osób, które nie były. Problem polega na tym, że mamy obecnie taką sytuację. Rynek wyhamował. Ceny zaczynają spadać, ale jeszcze te spadki nie są odzwierciedlone na portalach. Czyli ceny na portalach są wysokie i to wynika przede wszystkim z tego, że my jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do tych wysokich cen. Poza tym część osób kupowała na górce i chce najzwyczajniej w świecie odzyskać to, co włożyła. Mamy całą grupę osób, które zakupiły inwestycyjnie, czy na flipa, czy gdzieś tam, i oni też mają skalkulowane swoje, że tak powiem, marże i tak dalej, i wszyscy trzymają te ceny wysokie. I pojawiają się na rynku osoby, które na przykład skupiły 5-10 lat temu,
po dużo niższej cenie i one tak naprawdę mogą to wystawić w niższej cenie, bo one i tak na tym zarobią, są do przodu, ale co robią? Wchodzą na ten portal i patrzą, o matko, jakie wysokie ceny, więc my też wystawiamy w wysokiej cenie. I tutaj się pojawia ta fikcja. Wszyscy trzymają wysoką cenę na portalu, ale prawda jest taka, że jak ktoś naprawdę potrzebuje sprzedać, to w tych negocjacjach po prostu no, musi niestety z tej ceny zejść, bo klienci albo mają ograniczoną zdolność kredytową i po prostu nie mogą kupić za więcej na zwyczajnym świecie, albo są takimi twardymi negocjatorami jak ten mój klient, który powiedział albo zejdzie i kupi, albo nie. Więc tak to wygląda w tej chwili. Więc musimy to uświadomić naszym właścicielom, że to tak jest, że finalnie on i tak z tej ceny zejdzie, jak będzie chciał sprzedać. Tylko będzie to trwało dłużej, będzie większe ciśnienie i będzie to wszystko szło bardziej jak krew z nosa. A jeżeli od razu wystawimy to w cenie takiej realnej, czyli w cenie bardziej zbliżonej do transakcyjnej, takiej, która jest realna do uzyskania dzisiaj, tym szybciej po prostu nieruchomość zostanie zbyta. No i tym samym uzyskamy efekt chodliwej nieruchomości. Są wtedy szanse, że na początku, gdy jest jeszcze ten efekt świeżości ogłoszenia, zgromadzimy większą grupę, z której będziemy w stanie wylicytować cenę w górę. I to warto uświadomić, bo potem ten ruch się po prostu rozmywa. I z dnia otwartego robią się pojedyncze prezentacje. Tak, tak. No i myślę, że to jest kolejna rzecz, do której będzie trzeba się przyzwyczaić, że będzie więcej prezentacji takich indywidualnych. Nawet napiszę to. My, wiecie doskonale, że my jesteśmy fankami dni otwartych, nie, że teraz promujemy indywidualne. Jak robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby doprowadzić do dnia otwartego, bo to jest najlepsza sytuacja sprzedażowa dla nas i dla waszych klientów. Natomiast no, przy małej ilości klientów popytowych na rynku może to nie wychodzić po prostu, pomimo naprawdę wielkich starań. I teraz tak, jeżeli chodzi o dzień otwarty, to jak pracować z dniami otwartymi, gdy rynek temu nie sprzyja? Po prostu, jeżeli faktycznie jest klient, który chce obejrzeć nieruchomość, to ustawiam dzień otwarty jako dzień wizyty, jakby staram się nie umawiać z dnia na dzień, tak żeby mieć chociaż ten dzień, dwa, trzy, kilka po prostu, jak najwięcej, na to, żeby z tego dnia prezentacji indywidualnej zrobić dzień otwarty i go zakomunikować. Żeby wisiało na portalach przez kilka dni, że dzień otwarty jest tego dnia, kiedy ta prezentacja indywidualna. I to jest taki sposób, żeby trochę zmotywować, ruszyć z kapciami tych, którzy obserwują ofertę, a równocześnie no nie jest tak, że każemy czekać w nieskończoność, bo klient nam zwyczajnie może uciec i zdecydować się na inną nieruchomość. Tutaj jeszcze odnośnie tego, co mówiłam, Kasia fajnie napisała, o, dokładnie tak się dzieje, klient ma do mnie pretensje, że na portalach są dużo wyżej wystawione podobne nieruchomości. Tłumaczę, że cena musi być bardziej realna, atrakcyjna od początku. Kasia jest akurat po naszej szkole, więc rozumie ten schemat. I dzięki za ten komentarz. Tak, i myślę, że to jest w ogóle cała trudność pracy z ofertą dzisiaj. Cała trudność pracy z ofertą polega na trudności pracy z właścicielem. Tak. Bo cała reszta, jak macie właściciela, i to też wracając do pytania, jak ten pozysk tam ogarniać, czekajcie, gdzie mam to pytanie, jaką przyjąć strategię pozysku, to jedną ze strategii pozysku jest właściciel. Na ile on jest chętny do współpracy, na ile on nam ufa, że działamy w zgodzie z jego interesem, bo wiecie, problem polega na tym, dzisiaj my mamy stoimy przed takim wyzwaniem, żeby klient nas nie posądził, że nam zależy tylko na szybkiej sprzedaży, a nie na jego dobrze, bo to też może mieć takie odzwierciedlenie. On może to tak odebrać, tak, pani chce zaniżyć moją cenę, mojej nieruchomości po to, żeby szybko sprzedać i sama zarobić. Nie?
I niestety te portale nas nie wspierają w tym momencie, w tym wszystkim. Nie wspierają nas, bo po prostu pokazują ceny, które są dzisiaj już nierealne do uzyskania. I cały myk polega na tym, żeby naprawdę umieć sobie poradzić z obiekcjami klienta, tego naszego właściciela, wytłumaczyć tą sytuację, wytłumaczyć cały ten proces, czyli to, co my wam tutaj dzisiaj mówimy o tym, dlaczego, skąd są te rozjazdy, dlaczego to tak wygląda i tak dalej, i tak dalej. Niestety może być tak i będzie tak coraz częściej, że między innymi ten czas sprzedaży, bo jednych z pytań, jakie się pewnie zaraz wam pojawia w głowie, jak oszacować czas sprzedaży, będzie się wydłużał, dlatego że klient będzie musiał doświadczyć paru rzeczy, czyli będzie musiał doświadczyć tego, że w wysokiej cenie nie ma nawet żadnego telefonu. Będzie musiał doświadczyć tego, że po prostu no, statystyki wyglądają strasznie marnie, jeżeli mam wysoką cenę. Będzie trzeba temu klientowi dać na to czas. Czasami jest tak, że ja na przykład teraz ostatnio miałam taką sytuację, że klient przez miesiąc samodzielnie wystawiał w wysokiej cenie. Mówię, ok, super, ale proszę w takim razie tej cenie wystawić i zobaczyć, jaka będzie reakcja. No i oczywiście jaka była reakcja? No reakcja była taka, że przez miesiąc nie zadzwonił ani jeden klient oprócz pośredników. On po prostu musi zrozumieć, że to, co wy mówicie, nie jest fikcją, tylko to jest realna rzecz, która się dzieje, że to jest naturalna konsekwencja tego, że jesteśmy w takiej sytuacji rynkowej, a nie innej, a sprzedajemy tu i teraz, dzisiaj, a nie rok temu. Rok temu byłoby inaczej, ale teraz jest jak jest. Teraz jest tak. Plusy takiej sytuacji są takie. Po pierwsze, klient uświadamia sobie, doświadcza na sobie, jakie są realia, jeżeli chodzi o ilość telefonów i tak dalej. Ma podgląd na swoje statystyki i jeszcze możecie dodatkowo poprosić, żeby mi przesłał statystyki za ten okres, kiedy reklamował. Wie, jakie są koszty, wie, ile to jest czasu. Już jest zmęczony telefonami od pośredników. Ryzyko jest takie, że może odpłynąć do innego pośrednika, ale zakładam, że jeżeli dobrze zrobiliście robotę w kwestii własnego wizerunku i budowy relacji, to on raczej wróci jako do jedynej szansy. I potem macie bardzo dobrą sytuację do tego, żeby zacząć działać w urealnionej cenie. Ogłoszenie nie jest spalone o tyle, że i tak robicie swój staging, nowe wizualne przygotowanie oferty i wiele osób nie zorientuje się, że to jest ta sama oferta i klikną na nią jako na nową ofertę. No i też możecie pokazać różnicę jakościową pomiędzy tym, jakie wyniki były generowane przez właściciela, a jakie przez was. I macie bardzo dobry punkt wyjścia do otrzymania poleceń, bo on już naprawdę będzie wiedział, jak wygląda współpraca z agentem i wyniki agenta, a jak wygląda sprzedaż samodzielnie. Tak, zdecydowanie tak. Oczywiście też tutaj i tutaj też pojawia się to, na co my bardzo mocno zwracamy uwagę, o serwis obsługi. Jeżeli nie chcemy, żeby ten klient nam odpłynął do innej agencji, to faktycznie musimy tą dobrą robotę wykonać, ale to jest tak jakby w ogóle zupełnie osobne pytanie, o tym bardzo dużo mówimy w naszym kursie, więc nie będziemy się, że tak powiem, rozwodzić w tej chwili, ale musimy dbać o tą relację. Jak nigdy wcześniej musimy po prostu dbać o tę relację, bo taki naprawdę klient, który sam podoświadcza trudu sprzedaży nieruchomości, naprawdę jest cudownym klientem. On naprawdę później, jak nam już powierzy, będzie nam ufać, jeżeli właśnie ten serwis dobrze dostarczymy, to zaufanie zbudujemy w tej relacji, to będziemy mogli tę sprzedaż poprowadzić ze skutkiem. Może nie w ciągu tam, że na pierwszym dniu otwartym się od razu sprzeda, tak jak, że tak powiem, byliśmy do tego przyzwyczajeni, ale stosunkowo szybko i skutecznie jesteśmy w stanie przeprowadzić tę sprzedaż i mieć transakcję. Także weźmy teraz jeszcze, przepraszam, gwiazdkę na sezon urlopowy. Będzie trudniej uzbierać ludzi na prezentację, bo oni zwyczajnie też będą w rozjazdach. Także tak, to też warto wziąć na to gwiazdkę. Natomiast warto też uświadamiać, informować klienta, że kluczowe są pierwsze 2, max 3 tygodnie obecności ogłoszenia na portalach. Wtedy są po prostu największe zasięgi, wtedy ludziom się utrwala oferta w głowie i potem, gdy zmieni się cokolwiek w tej ofercie,
to potrzeba więcej wysiłku, żeby ta zmiana się utrwaliła. I to jest właśnie też kolejny punkt. Czyli, bo tutaj chcesz jeszcze podkreślić komentarz Oli. Tak, ja chciałam właśnie podkreślić komentarz Oli, dzięki Ola za tą wypowiedź, bo myślę, że jest kluczowa, to jest to, co powiedziałyśmy. Teraz jak nigdy więcej będziemy musieli jeszcze bardziej zwracać uwagę na jakość ofert, na to, żeby ona się po prostu wyróżniła. I Ola pisze tak, ja myślę, że w dzisiejszych czasach homestaging bardzo rozwinie skrzydła, bo już nie będzie coś, co może być, ale nie musi. Poczekaj, bo nie zrozumiałam teraz. Trzeba nieruchomość wyróżnić jak się da, zrobić piękne zdjęcia i liczyć, że ktoś chwyci właśnie naszą, a nie podobną, ale bez homestagingu i ze słabymi fotkami. Generalnie parafrazując, absolutnie się też zgadzam. Ta jakość ofert będzie kluczowa. I tu muszę powiedzieć, że to było coś, czym ja wygrywałam w poprzednim kryzysie, gdzie faktycznie jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to się nazywa homestaging i tak dalej, bo jeszcze to tak nie było takie popularne, że tak powiem, w Polsce. W ogóle chyba nie było żadnych szkoleń wtedy z homestagingu w tym 2010, 2011, 2012 roku. Więc ładne oferty, ładne zdjęcia, dobrze przygotowane po prostu powodowały, ja zaczęłam robić pierwsze spacery wirtualne wtedy, jeszcze taką zupełnie, nie było Matterporta i tak dalej, taką bardziej domowym sposobem i tak dalej, ale to wygrywałam tym, że przyciągałam klientów, że te oferty się po prostu na portalach wyróżniały. Czyli jakoś zdecydowanie będzie. No i to jest jedna ze sposobów na to, żeby po prostu ta oferta faktycznie się sprzedawała. Sprzedała, żeby przyciągała tych klientów, ale no oczywiście powiedzieliśmy tak, czyli tak, wyróżnienie, bym powiedziała tak, wyróżnienie, ładne, dobre zdjęcia i tak dalej. Potem to, co mówiliśmy, co ja tutaj w skrócie nazywam CCC, czyli cena czyni cuda. O tym dużo mówiłyśmy. Mówiliśmy o tym, że... Mówiłyśmy dużo i niedużo, w sensie wystawienia ceny takiej realnej, ale druga sprawa to w momencie, gdy już się okaże, czy tam w sumie nawet nie, na etapie wystawiania oferty. Co możemy zrobić? Po pierwsze, łapmy się w niższy poziom filtrowania, czyli właśnie to słynne 99 końcówka i jesteśmy w progu filtrowania do 100 tysięcy niżej. Druga sprawa, jeżeli mamy miejsce parkingowe, skrytkę lokatorską, cokolwiek, gdzie da się te kilka tysięcy upchnąć dodatkowe, to przerzućmy część ceny tam, żeby nie schodzić aż tak bardzo z ceny, ale żeby właśnie zachować się w niższym poziomie filtrowania. I możemy też wycenić osobno umeblowanie. Czyli wtedy mamy właśnie cenę z końcówką 99, ale jeszcze drogi kliencie, już w treści ogłoszenia informujemy Ciebie, że jak chcesz garaż, skrytkę lokatorską, dodatkowe umeblowanie, to kosztuje Cię za to tyle, za to tyle, za to tyle. I wtedy nam się robi sumaryczna jakby kwota, o którą nam chodzi, ale dzięki temu zabiegowi więcej osób, które same sobie ograniczają, które stać na więcej, ale ograniczają sobie, bo założyli, że w tej kwocie znajdą, to oni przynajmniej zobaczą ofertę, bo im się wyświetli i może stwierdzą, że a w sumie to zobaczmy. Dokładnie. Kolejna rzecz, która co jeszcze możemy zrobić? Ogłoszenia i różnego rodzaju komunikaty w ogłoszeniu. Jeżeli mamy obniżkę cen albo na przykład wiemy, że nasi właściciele pewnie nie potrzebują sprzedać, warto zacząć te komunikaty zamieszczać i tak jak na rosnącym rynku, ja unikałam tego typu, że tak powiem, komunikatów, z racji tego, że to powodowało jakieś takie od razu sugestie, że jest jakaś presja, kiedy wiem, że jest i tak dużo klientów, to po co mam przyciągać klientów, którzy będą po prostu na tym bazować i próbować zbijać cenę, bo ja i tak wiem, że to sprzedam, ale w momencie, kiedy tych klientów na rynku popytowych jest niewiele, ta liczba spada, to tego typu komunikaty mogą też przyciągnąć, tak? Czyli obniżka ceny, nie wiem, szybka sprzedaż. Jak sobie porównywałam, bo miałam kilka ogłoszeń i jedno miałam cena w dół, drugie miałam obniżka ceny, to właśnie to cena w dół, to powiem Wam, że najlepiej mi chodziło, ale to też warto sobie przećwiczyć. Jeżeli pracujecie
na kilku ogłoszeniach tej samej nieruchomości, to można sobie popatrzeć po statystykach. I tutaj autentyczny przypadek, słuchajcie, bo dosłownie chyba z miesiąc temu obniżyłam cenę jednej nieruchomości i właśnie też wpisałam w nagłówek cena w dół, jeszcze wiecie, dużymi literami. I tak ostatnio przed podbiciem w weekend myślałam, że kurczę, może już zdejmę z tytułu to cena w dół, bo to dawno i nieprawda. I słuchajcie, w poniedziałek do mnie zadzwonił klient, że chce obejrzeć nieruchomość. I jak zapytałam, co go skłoniło do tego, żeby obejrzeć, to powiedział, bo obserwował już od dawna, ale zobaczył, że cena w dół. I słuchajcie, to jest dowód na to, że naprawdę ludzie szukają z doskoku. I warto zmieniać też to, jakby uwzględniać, że ludzie są czujni i że nie są czujni. O tak, czyli z jednej strony nie robić z ludzi głupków, a z drugiej strony też mieć świadomość i taką pokorę, że ludzie naprawdę nie tylko waszą ofertę widzą i trzeba im trochę pomóc. Czyli tak, jeżeli robimy podbicia automatyczne, to nie róbcie go zawsze w poniedziałek, bo jak ktoś patrzy na ogłoszenia tylko w niedzielę, no to za żadne skarby nie zobaczy, czyli jakby zmieniajcie sobie te dni podbić, a nie lećcie z automatu. I jakby myślcie o procesie zakupowym z punktu widzenia klienta, co on jeszcze może zrobić, co go jeszcze przyciągnie. I tak na przykład powiem wam, że w tym roku na bazie przestoju stwierdziłam, że dobra, zmieniam sposób, w jaki robię ogłoszenia. I na zdjęcie główne zaczęłam testowo dawać zdjęcie, na którym jest człowiek, czyli ja. I uwierzcie mi, że jak robiłam sobie porównania statystyki odsłon, to w tygodniach, gdy byłam na okładce, było więcej odsłon niż w tygodniach, gdy mnie nie było. Więc trzeba naprawdę podchodzić do kwestii kreatywnie. Czyli przyciągamy twarzą, przyciągamy zmianami, komunikujemy wyraźnie zmiany i dotyczy to zarówno właścicieli indywidualnych, jak i agentów, z którymi współpracujemy. I powiedzmy teraz, Marta, więcej o tej współpracy, bo to jest mega istotna sprawa. Jeszcze wyślę, zanim o współpracy, tutaj jeszcze Ania zadała pytanie w kontekście tych dzielenia cen. Myślę, że to jest fajne pytanie, warto je wziąć. Czy można wydzielić ceny pomieszczenia, które są od KW? Ania, o tych zabiegach, co mówiła Maria, że możesz mieć właśnie cenę osobną na komórkę lokatorską, czy na garaż i tak dalej. Bardzo często te wszystkie rzeczy są na jednej księdze wieczystej. I prawda jest taka, że nie możemy ich osobno sprzedać. Trzeba było je wydzielać, trzeba wtedy przeprowadzać, zmieniają się układy, przeprowadzać bardzo skomplikowane zabiegi z całą wspólnotą, zwłaszcza w budynkach wielomieszkaniowych, tak? Więc najczęściej jest tak, że to, o czym mówimy, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zabieg marketingowy, bo finalnie klient, tak. No tak jak jeszcze umeblowanie, Maria wspomniała, dobra, może być czymś, co, że tak powiem, osobnym, natomiast finalnie klient musi być poinformowany, ile będzie musiał zapłacić, ale to, w jaki sposób ty podasz cenę, no to jest twoja, że tak powiem, twoja dowolność. Poza tym warto też w ogłoszeniach dodawać taki zapis, że ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, żeby wam nikt nie zarzucił, że coś tam macie źle. Więc to jest czysty zabieg marketingowy, tylko i wyłącznie. To nie oznacza, że piwnica, która, czy tam komórka lokatorska, która jest wpisana do księgi wieczystej, zostanie osobno sprzedana. Aczkolwiek jak macie taką sytuację, że garaż jest na osobnej księdze, no to jest super. To w ogóle jest wtedy taka czysta i bardzo klarowna sytuacja. Muszę w bliżej zgadzać się na taki zabieg. Zapraszamy na nasze szkolenie. Tak, właśnie chciałam powiedzieć. I prowadzenie biura na własnych zasadach. Zmień szefa. Ja zachęcam Ania do prowadzenia biura na własnych zasadach, ale jakbyś miała ochotę, to zapraszam na rozmowę, jak to można zrobić. Ale no rozumiem, że jest takie podejście, ale uwierz mi, Maria, wrzuć link, bo Ania się pyta kiedy. Dobrze. Umów się na rozmowę, bo będziemy robić teraz mentoring. Może miałabyś ochotę dołączyć i otworzyć własne biuro. Ale uwierz mi, Ania, że jeszcze pół roku kryzysu i twój szef też zacznie zmieniać zdanie.
To, co ja ci mówię teraz, jest podyktowane tylko i wyłącznie doświadczeniem też z poprzedniego kryzysu. To są rzeczy, które po prostu działają, które spowodują, że będą transakcje. Dobra, więc współpraca, wracamy do współpracy między agentami, bo faktycznie jak im trudniejszy jest rynek, w sensie wolniejszy, tym ta współpraca ma coraz większe znaczenie i też jest coraz bardziej doceniana przez naszych klientów. W związku z czym zdecydowanie zachęcamy do tego, żeby z tymi agencjami współpracować. Zachęcamy do tego, żeby przemyśleć kwestie komunikatów, które dajecie w ogłoszeniu, w kontekście takim, żeby nie utrudniać pracy potencjalnemu agentowi, który do Was może przyjść ze swoim klientem. Dlatego ja osobiście, pomimo że, tak jak mówiłyśmy tutaj o komunikatach w ogłoszeniu, że one działają i na pewno komunikat pod tytułem kupujący nie płaci prowizji też jest fajnym komunikatem w takim tym. Natomiast ja staram się tych komunikatów, że tak powiem, unikać, no chyba, że naprawdę już będzie totalny zastój. W ostateczności. Tak. Dlaczego? Z bardzo dużą rozwagą. Dlatego, że zależy mi na współpracy między agentami. I teraz ja, pisząc w ogłoszeniu, że kupujący nie płaci prowizji, tak naprawdę zabieram sobie pieniądze. Bo dając taki komunikat, tak jakby odcinam możliwość innemu agentowi pobrania prowizji od kupującego. Co oznacza, że jak do mnie przyjdzie z kupującym, to ja będę musiała się podzielić swoimi pieniędzmi z nim. I to też jest ok. To nie jest tak, że przyjdą, jeżeli dojdziemy do takiego dołka, w którym byliśmy w 2010 roku, to był standard, żeby agenci działali tak, że się dzielili między sobą prowizją. To też jest ok. Natomiast osobiście uważam, że to jest ostateczność, nie dlatego, że nie chcę się pieniędzmi podzielić, tylko dlatego, że przyzwyczajamy rynek i klientów do zupełnie innych zachowań i potem jest strasznie trudno od tego odejść. I powiem Wam, że moje doświadczenia po kryzysie po 2008 roku, kiedy właśnie w 2010 totalnie nic się nie sprzedawało i wszedł marketing 0% prowizji, spowodowały, że tak naprawdę dopiero, nie wiem, z 2 lata temu, 3 lata temu zaczęliśmy pobierać prowizje od kupujących tak w standardzie, w sensie jeżeli reprezentowaliśmy kupującego, ale tak naprawdę przez co najmniej, kurczę, 6-7 lat było w ogóle bardzo trudno podpisać umowę z kupującym na prowizję, bo oni się tak przyzwyczaili, że nie płacą prowizji. Strasznie ciężko takie ruchy to jest potężna maszyna, słuchajcie, naprawdę strasznie ciężko to odkręcić, dlatego jeżeli jesteśmy agentami, zachęcam Was do tego, żeby, jeżeli macie kupujących, żeby pobierać od nich prowizję. Nawet jeżeli one będą niższe, na przykład niż od sprzedających, nie wiem, dogadujcie się i tak dalej, ale pobierajcie te prowizje. Mówisz o sytuacji, kiedy reprezentujesz daną stronę. Tak, kiedy reprezentujesz daną stronę oczywiście, jeżeli pracujesz z klientem kupującym. Mało tego, zrobiło się w pewnym momencie na rynku coś takiego, że wśród agentów wyrobiło się wręcz roszczenie do innych agentów, że musisz się z nim podzielić swoją prowizją. To jest na takiej zasadzie, że po prostu dzwonię do ciebie, mam klienta, ale ty musisz mi oddać część swojej prowizji, nie? I to też nie jest zdrowa sytuacja. Współpraca tak, w niektórych sytuacjach absolutnie uważam, że warto się dzielić pieniędzmi, ale też nie możemy doprowadzić, musimy na tym być bardzo czujni i zachęcam Was do tego, żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji właśnie takimi komunikatami powszechnie obecnymi, że 0% prowizji, do tego, że klient kupujący będzie miał poczucie, że on nie powinien płacić nigdy. Bo gdzie nie wejdzie na portal, to cały czas 0%, 0%, 0%. To były takie sytuacje, że te banery były gigantyczne po prostu. Oni cały czas widzieli, że nie płacą prowizji. Więc co my uczymy klientów? No, że nie płacą po prostu, że ta usługa pośrednictwa na rzecz kupujących jest za darmo. I dosłownie tak było. Agenci pracowali na rzecz kupujących, nie pobierali od nich prowizji, ale pokazywali tylko nieruchomości takie, gdzie drugi agent był skłonny do podziału z prowizją. Dlatego ja jestem bardzo sceptyczna do takiego marketingu
I, ale to przez szacunek do swojej pracy, przez szacunek do pracy innych agentów na rynku i do tego, że uważam, że powinniśmy ze sobą współpracować, co nie oznacza, że obligatoryjną współpracą jest to, że musimy się dzielić ze sobą pieniędzmi, w sensie naszymi prowizjami. Osobiście, tak jak miałam możliwość obserwacji, uważam, że ten marketing finalnie wyrządził nam, agentom, dużo więcej szkody. Myśmy po prostu zarabiali o połowę mniej i teraz sytuacja na rynku jest taka, że inflacja idzie w górę, wszystko drożeje, a nasze usługi spadną o 50%, bo będzie trzeba się dzielić z drugim agentem. Tak, więc generalnie chodzi o to, żeby poprzez marketing nie ucinać skrzydeł całej branży. Bo zauważcie też z drugiej strony, jeżeli klienci przyzwyczajają się do tego, że usługa pośrednictwa jest płatna, to no, nie dyskutują w kwestii tego, że wynagrodzenie trzeba zapłacić, tak jak mówi Marta, a z drugiej strony też chętniej powierzają zlecenia agentom, bo wiedzą, że jeżeli nie zapłacą agentowi temu, to zapłacą innemu, wobec czego warto, żeby zdecydować się na współpracę z kimś i mieć stuprocentową gwarancję, że ta osoba będzie reprezentować jej interesy, a nie reprezentować interesy dwóch stron. Bo my na przykład z Martą, pracujemy na umowach na wyłączność i pobieramy prowizję od jednej strony, od tej, którą reprezentujemy. Natomiast jest cała masa agencji na rynku, które pobierają prowizje z dwóch stron. Reprezentując jedną stronę, znaczy reprezentując tak naprawdę, można zadać pytanie, czyją stronę, bo pobierają prowizje z obu stron, więc są narażone na naciski obu stron. Ola pisze, według mnie płaci klient, dla którego pracujesz, nie ma znaczenia po której stronie. Tak, absolutnie ja się z tym zgadzam i tak powinno być, ale nie, ale mówimy teraz o takim, jeżeli na przykład reprezentuję sprzedającego, to chodzi o to, żeby nie blokować możliwości pracy z drugą stroną innemu agentowi, bo współpraca jest bardzo ważna i żebyśmy mogli po prostu funkcjonować razem. Także może nie do końca wybrzmiało, bo że tak powiem z punktu widzenia praktyki rynkowej może to być rzecz zupełnie obca, więc może jeszcze wytłumaczę w inne słowy. Chodzi o to, że jeżeli klienci są bombardowani komunikatami, kupujący nie płaci prowizji, to siłą rzeczy nie chcą płacić prowizji. A jeżeli agenci nie potrafią negocjować wynagrodzenia i jego wysokości, natomiast szczególnie napędzani targetami w swoich agencji są zmuszeni do tego, żeby pozyskiwać za wszelką cenę na warunkach, na których nie chcą pracować, to wtedy tego uzupełnienia wynagrodzenia szukają po drugiej stronie, czyli u agenta współpracującego. Na zasadzie klient nie chciał ze mną, chciał ze mną podpisać umowę na poszukiwanie, ale nie chce mi zapłacić, a nie chce pracować za darmo, więc ja ci przyprowadzę tego klienta, żebyś ci sprzedał nieruchomość, ale podziel się ze mną prowizją, bo inaczej ci tego klienta nie przyprowadzę. I kolejny argument jest taki, ponieważ masz w ogłoszeniu 0% prowizji, to ja nie mam argumentu do mojego klienta, żeby podpisać z nim umowę, bo on pójdzie na twoje ogłoszenie i po prostu będzie miał 0%. I oczywiście możesz mieć wywalone na to, mówiąc wprost, no to niech przyjdzie, ale nie o to chodzi, bo tak naprawdę w tym momencie odcinamy gałąź, na której siedzimy. I argument trzeci. My jako agenci pracujący na dobrej jakości chcemy, aby po naszej obsłudze pozostał po prostu taki przyjemny aromat, same pozytywne odczucia. I jeżeli pokazujemy klientowi X nieruchomości i oni sobie sprawdzają potem te nieruchomości, jak one wyglądają w internecie. I jeżeli widzą ogłoszenie Bach, kupujący nie płaci prowizji, to jakie oni mają odczucie? Kurczę, żebym się sam wysilił i nie brał agenta, to po prostu byśmy nie zapłacili tej prowizji, a i tak to samo mieszkanie byśmy kupili. I to jest to, czego my nie chcemy, bo nasza prowizja to nie jest tylko znalezienie tego jednego mieszkania, to jest bardzo dużo różnych czynności, które wymagają czasu, uwagi,
pracy codziennej, a nie z doskoku, jak to nieraz jest u właścicieli, którzy miesiącami i latami poszukują nieruchomości. I to jest bardzo duża wartość. I jeżeli klient sprowadza to tylko do tego efektu finalnego, kurczę, sam mogłem znaleźć tą nieruchomość w internecie i bym nie zapłacił, to jest pozostawienie klienta z odczuciem straty. Nie smaku. Tak. I to jest I coś, chciałabym się jeszcze dla innych. I chciałabym się odnieść tutaj do jeszcze jednego komentarza. A jak w przypadku agentów tej samej agencji po dwóch stronach transakcji? Słuchajcie, to jest w ogóle kluczowe. W ogóle ja obserwuję duże agencje, które zamieszczają w standardzie, w stopkach właśnie komunikat 0%, a mają po 20-30 pracowników swoich, co oznacza, że agenci, którzy pracują w takich agencjach, jeżeli w agencji jest komunikat 0% prowizji, no to nie mogą pobrać prowizji dwóch stron. Po prostu pobierają z jednej, co oznacza, że dwóch agentów musi się podzielić tą, nie wiem, połową prowizji, która już, bo połowa prowizji zostaje w biurze, druga połowa zostaje im do podziału, czyli zarabiasz naprawdę grosze. Naprawdę grosze. Czyli te agencje uważam, że działają na szkodę swoich własnych agentów, pozbawiając ich naprawdę ogromnej ilości pieniędzy, bo to jest tak, że one i tak pobierają z biura, te duże agencje i tak pobierają swoją część prowizji, no bo takie mają umowy, a potem ci dwoje agenci muszą się chodzić, potem odprowadzasz od tego podatek, paliwo i tak dalej, jakieś jeszcze, jeżeli jesteś VAT-owcem, to VAT, no to z tego naprawdę zostaje niewiele pieniędzy. Więc generalnie rzecz biorąc, dziwi mnie to, że osoby, które pracują w takich agencjach, godzą się na takie zapisy, że nie dyskutują ze swoimi tymi szefami, bo uważam, że naprawdę zarabia dużo mniej. Wiecie, jak rynek pędzi i wszystko jest super i się sprzedaje wszystko nagminnie, jest tego dużo, dużo transakcji, to może to nie jest tak aktualne. Ale w momencie, gdy rynek zwolni, to naprawdę to będą bardzo kluczowe sytuacje, które będą decydowały o tym, czy będziesz mieć za to żyć, czy nie. Więc... Dobra, ale słuchajcie, bo zrobił nam się de facto live o współpracach, o czym jeszcze miało być. Okej, okay, dobra. Lećmy dalej ze sposobami, czyli współpraca między agentami, to jest po prostu słowo klucz. Ja dla każdej nieruchomości, gdy mam jakiekolwiek sprawdzenie w MLS-ie, jeżeli jeszcze tam nie jesteście, to warto zobaczyć. Jeżeli mam jakiekolwiek sprawdzenie, dzwonię po feedback. Jeżeli ktokolwiek do mnie zadzwoni z agentów, dzwonię po feedback, zapisuję sobie, robię notatkę na zasadzie, że gdy kiedyś mi coś wpadnie w oko, jakaś nieruchomość mi przyjdzie, to czasami naprawdę to są poszukiwania pracy z klientem miesiącami i już wiem, do kogo dzwonić. Wszelka praca na grupach spod lady, pośredników na Facebooku, na pewno w waszym mieście coś takiego funkcjonuje. Warto tam być, warto działać i warto współpracować. Bo dobra, to jest to, za co nam klienci płacą. Dalej, oferta. Tak. Współpraca jest szalenie ważna, będzie jeszcze ważniejsza, zobaczycie, spełnicie nasze SPSRL. O tym już trochę mówiliśmy, musimy zrobić wszystko, żeby wyróżnić naszą nieruchomość, czyli wymiana zdjęć profilowych, być może zrobienie nowej sesji w ogóle zdjęciowej, restaging, jak to sobie nazywałyśmy, w ogóle staging, tak, jest potrzebne i wszystkie zabiegi takie, nazwijmy, kosmetyczno-wizualne, na pewno będą pomagać i to zwłaszcza w momentach, kiedy oferta już zaczyna nam się starzeć, czyli w momencie, kiedy jakbyśmy sobie zadali pytanie, co zrobić, kiedy oferta wisi na portalu już dłuższy czas, no to są właśnie te zabiegi, albo na przykład kiedy przejmujecie ofertę po jakiejś innej agencji i tak dalej, czy po kliencie, który samodzielnie ogłaszał i już jakiś czas ta nieruchomość była na rynku. Wszystkie zabiegi, które tak jakby sprowadzają taką świeżość tej oferty, mają, że tak powiem, bardzo dobry skutek. Dobrze jest na przykład jeszcze tą świeżość oferty podkreślić na przykład zmianą ceny, żeby spowodować, że to ruszy jak zupełnie nowa oferta. Ja nawet w takich bardzo trudnych czasach, bo wiecie, nieruchomości i tak nie sprzedawała i tak, więc powiem szczerze, że miałam takie nieruchomości, które na przykład zdejmowałam na 2-3 tygodnie z portali, żeby potem znowu na nowo je wystawić, żeby mieć ten efekt świeżości, żeby one trochę tam gdzieś znikły, żeby nie było tego, że ona się nie sprzedaje, że coś jest z nim nie tak, bo ona tu jest i jest.
Ja wtedy na przykład z nowymi zdjęciami, z nową ceną po prostu wstawiałam nową ofertę, no bo jak coś się nie sprzedaje miesiącami, to 2-3 tygodnie już tak naprawdę nie zmieni, a jak to odświeżysz, zrobisz na nowo, to możesz mieć zdecydowanie lepszy efekt. Więc jest to... jakieś wprowadzenie terminowości oferty, czyli na przykład, czy generalnie zaskoczenie, wyjście poza schemat, podwyższenie ceny. I wtedy ujawniają się ci, którzy do tej pory czaili się na obniżkę i dzwonią. A dlaczego podwyższona cena? Bo inflacja. Zapraszam na prezentację, bo to nie jest planowana, to nie jest jedyna planowana podwyżka. Następną będziemy robić korektę przy końcu kwartału na przykład, nie? I wtedy można też nałapać ludzi. Można powiedzieć, że oferta jest ważna i to też w nagłówek wpisać. Oferta ważna na przykład do końca sierpnia, jak się nie sprzeda, to przeznaczamy na najem. Można? Można. Chodzi o to, żeby ludzi pognać jakimś takim bacikiem, jak się czaisz, to się przestań czaić, tylko umów się na prezentację. Dokładnie. A jeszcze nawiążę do tego, co mówiłyśmy wcześniej, Paulina napisała, nie myślałam o tym komunikacie w ten sposób, czuję się oświecona. Cieszymy się, bo mamy taką misję, żeby po prostu naprawdę ten nasz wizerunek pośrednika wznosić na wyżynę, bym powiedziała, tak? Ale... wznosić branżę, tak całościowo. Tak. I jednym z tych elementów kluczowych dla mnie jest to, z czym klient zostaje na koniec transakcji. Czy on jest zadowolony, czy on ma niesmak. Nie? Więc ta kwestia tego marketingu 0% w moim odczuciu powoduje w większości wypadków, będzie powodować niesmak. I teraz dlatego... Dominika jeszcze... No, też chciałam to. Kiedy oferta zaczyna się starzeć, więc wracamy do tego, co mówiłyśmy przed chwilą. Tak. Ile to i czasu? Teraz kluczowe jest co? Analiza statystyk. I teraz tak, jeżeli po statystykach widzicie, że po podbiciu, niezależnie od tego, czy to jest początek tygodnia, środek, koniec, jakkolwiek, te podbicia niewiele wpływają na ilości odsłon, to widać, że oferta już jest stara. Że ci, co się mieli interesować, to już się zainteresowali i stwierdzili, że nie ma opcji, bo mam lepsze alternatywy. I wtedy trzeba działać już właśnie drastycznie. Cena w dół i wszystkie te zabiegi, o których przed chwilą mówiłyśmy. Tak jest. A, no. Jeszcze uelastycznienie oferty. O tym nie mówiłyśmy. Czyli wszelkie zabiegi kreatywne, do których wstęp był na ostatnim live'ie, jeżeli właściciele się otworzą na opcję zamiany z dopłatą. Jeżeli flipując na rynku pierwotnym otwieramy się na opcję, że nie tylko rozliczenie gotówkowe, ale też rozliczenie za usługę remontową z kredytu, to warto o tym wspomnieć, również dać w nagłówku. W ramach komunikacji też obdzwonić agentów wszystkich, którzy do tej pory się interesowali ofertą. Hej, cena się zmieniła, właściciel się uelastycznił na warunki płatności, bo agenci też nie śledzą wszystkich ofert świata, i waszą rolą jest lobbować tą ofertę wszędzie, gdzie się da. Dlatego udostępnij i opowiadaj wszystkim o tej ofercie. Tak, i udostępnij tego live'a oczywiście, jeżeli uważasz, że to są to wartościowe, że tak powiem, wiadomości. Słuchajcie, powiedziałam, że obiecałyśmy godzinę. Co prawda mamy jeszcze kilka banerów, ale może już na następnym live'ie to dokończymy, gdzieś tam nawiążemy, bo te tematy będą się przeplatać. Jaki mamy kolejny temat za tydzień, Maria? Już mówię. Wiesz co, jak być skutecznym agentem nieruchomości? Tak. Więc tak naprawdę w sumie częściowo też się to może pokryć. Tak, więc te rzeczy, które jeszcze były na dzisiaj, za tydzień, we wtorek o 10 znowu się spotykamy, będziemy mówić o tym, jak chcesz być skutecznym agentem nieruchomości. Możesz się zapisać na przypominajkę, żeby dostać, że będzie, i tutaj zresztą na tej stronie jest cała, że tak powiem, rozpiska. Maria, też radę wrzucić jeszcze raz link? Tak. Bo on gdzieś tam on już zginął w komentarzach, ja to podpiszę. Jeżeli wejdziecie na stronę ruszamynieruchomości.pl, / ruszamy z live'ami, to zobaczycie tematy, jakie będziemy prowadzić, jakie będziemy robić w kolejnych tygodniach. We wtorek o 10 zapraszamy.
Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli jesteś na etapie takim, że albo pracujesz w jakiejś agencji, czujesz, że chciałbyś otworzyć lub chciałabyś otworzyć własną agencję, ale gdzieś tam jeszcze masz różne obawy, to zapraszamy również do grupy mentoringowej, do której robimy teraz nabór, i żeby się do niej dostać i dowiedzieć więcej, to musicie się umówić na rozmowę ze mną lub z Marią. Tam jest na tej stronie możliwość zapisania się na temat tego mentoringu. A jeżeli się zapiszecie na rozmowę, to bardzo chętnie ja lub Maria zadzwonimy do Was i opowiemy, jak to wygląda, na jakich zasadach, co i jak, bo dzisiaj już nie będziemy o tym mówić. Natomiast, że tak powiem, i bardzo ważne jest, bo częścią tego mentoringu jest kurs RAN. Jeżeli nie przechodziliście naszego kursu RAN, to w ramach mentoringu dostaniecie do niego dostęp. Więc poczytajcie sobie na tej stronie, którą teraz podświetliłam, ruszamynieruchomości.pl/kurs-ran, czyli kurs Ruszamy Agencję Nieruchomości. Zobaczcie sobie, jaki jest zakres. I tak naprawdę, no mam nadzieję, że ten live był konkretny, dał Wam dużo wskazówek i różnych przemyśleń na to, co mówimy. Natomiast na kursie... komentarz Stanisława. Nie wiem, gdzie jest. Jak zawsze Wasze wskazówki są na wagę złota, czyli cały czas ich wartość rośnie. Pozdrawiam. Stanisław, przekuj złoto i wróć do nas i się z nim podziel. Tak jest. Tak jest, dobry wniosek. Więc jeżeli uważasz, że to, co mówimy, ma sens, to uwierzcie mi, ja wiem, że to nie skromi, ale w ogóle jest tu ktoś, kto skończył nasz kurs, może wy powiecie. Czy są tutaj z nami jacyś ranowicze? Osoby, które zakończyły ostatnią edycję albo poprzednią edycję kursu Ruszamy Agencję Nieruchomości i dajcie znać, czy to, co teraz mówię, jest prawdą, czy nie. Potwierdźcie, proszę. Kurs tak, jest naprawdę pchany merytoryką, mnóstwem pomysłów na to, jak pracować z ofertą, jak promować, jak budować własną markę, jak w tym czasie pozyskiwać nieruchomości. I generalnie godny, że tak powiem, polecenia. O, Asia pisze, potwierdzam, super. tak, Dominika pisze, ja jestem, Anita też pisze, super, jest tu parę osób i Gosia pisze, tak, dzięki wielkie, bo to tak głupio samemu się chwalić, że tak powiem, nie? Ale naprawdę my z Marią twierdzimy, że to jest jeden z najlepszych, najbardziej, może nie najlepszych, ale naprawdę niesamowicie praktycznych kursów, tak, o tym, jak zarabiać w obrocie nieruchomościami. Powiem Wam tak. Zarabiać, a nie tylko, żeby stać się agentem i zdobyć wiedzę merytoryczną i tą taką teoretyczną, ale o tym, co zrobić, żeby faktycznie wyjść na rynek i zacząć zarabiać. Tak. O. Powiem Wam tak, siadając do tego kursu, osobiście postawiłam sobie za cel, że to ma być takie szkolenie, które jako młoda agentka sama bym chciała przejść, żeby zarabiać w nieruchomościach szybko i żeby się po drodze nie zniechęcić i żeby ogarnąć mentalnie ten temat, który jest po prostu ogromny. I drugi cel do drugiej edycji to było nagrać takie szkolenie, które chciałabym po prostu dać agentom, których będę zatrudniać do odsłuchania, i mieć pewność, że będą mieć te podstawy, żeby ogarnąć i już nie będę musiała za nimi jak ciocia latać, tak, tylko po prostu dadzą radę. I myślę, że oba te cele się udało spełnić. Ja w moim perfekcjonizmie, który jest już chyba znany wszem i wobec, to jestem zadowolona. Także tak, myślę, że warto zdecydowanie. Tak, naprawdę jesteśmy dumne z tego i nawet ostatnio myślimy o tym, żeby ten kurs jeszcze bardziej dopieścić, żeby nagrać w takiej wersji, tak powiem, online, żeby była taka naprawdę... No, tutaj oczywiście żeby już nie było tam serca na kawę, gadania, tylko po prostu tak, wyselekcjonowane 100% merytoryki w jak najkrótszym czasie. Także. Ale ostatnio właśnie chcę tylko powiedzieć, że ktoś odsłuchiwał z osób, które... Chyba twój mąż, tak? Odsłuchiwał. Tak. I on stwierdził, że naprawdę jest super, więc jest taka zewnętrzna, w sensie takim, że nawet nie ma aż tak dużo tych gadek, więc generalnie rzecz biorąc, wracając do tego mentoringu, jak myślicie, żeby coś zmienić,
żeby pójść na swoje i potrzebujecie wsparcia, to zapraszam na rozmowę i częścią właśnie tego mentoringu jest kurs RAN, który jest obowiązkowy do przerobienia, żeby móc w ogóle dołączyć do grupy mentoringowej. Więc reasumując, na tej stronie kurs-ran możecie poczytać, jeżeli chodzi o program tego kursu, a na tej stronie możecie się zapisać na rozmowę i dołączyć ewentualnie do naszej grupy mentoringowej i wówczas to wszystko, co jest w kursie, tutaj na mentoringu my wdrażamy w życie. Więc tu macie naprawdę mega gigantyczną wiedzę i tak naprawdę po tym kursie możecie ją wdrażać samodzielnie albo możecie ją wdrażać razem z nami, będąc częścią grupy mentoringowej. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby się zapisać na rozmowę do mnie lub do Marty. Lub do Marii. I tym samym kończymy. To no, ja jeszcze jesteśmy... jedno. Ania Piasecka. Ja czekam na stacjonarną wersję. Ania, żebyś ty nie czekała na stacjonarną wersję jak twój szef na zmianę myślenia. Weź temat w swoje ręce i zmień szefa. Taka gorąca prośba. Tak. Powiem ci tak, Ania, nie ma sensu czekać. Szkoda czasu, lepiej od razu zarabiać. Bo jak nie teraz, to kiedy? Dokładnie. I na koniec jeszcze oczywiście Kasia. Jesteście the best, dzięki Wam otworzyłam swoją agencję i jestem na rynku. Coś pięknego, tak, Kasia działa naprawdę z niesamowitym impetem. Jeżeli chcecie zobaczyć kobietę rakietę, której wystarczył kurs RAN, nie potrzebowała żadnego mentoringu, to zobaczcie sobie Cezar Nieruchomości Katarzyna Hope i zobaczcie, co ta dziewczyna robi w rynku. To jest po prostu istne szaleństwo. Tak jest. A po prostu wystarczyło wdrożyć jak przepis na babkę to, o czym mówimy na kursie i można. Można, zdecydowanie tak. Kochani, kończymy. Wielkie dzięki za dziś, do zobaczenia za tydzień. Zapisujcie się na przypominajkę. Kaśka, Guziaki, Gośka i Asia i w ogóle wszystkie osoby, z którymi się znamy. Całujemy Was bardzo mocno, ściskamy i trzymamy kciuki, bo słuchajcie, to, że rynek zwalnia jest naturalne, to nie oznacza, że macie rezygnować z tej roboty. Po prostu trzeba zmienić podejście, po prostu trzeba inaczej zacząć działać. I z takim przesłaniem dzisiaj chciałybyśmy Was zostawić. Także do zobaczenia za tydzień. Pa! Pa!